Ksawery Kalicki. Ostatni semestr studiów. Wykłady z eschatologii. Czy to nie cudowne, że ten ostatni traktat wieńczący teologię, jak wdzięczna wieżyczka, wykłada się właśnie w tym śpiewnym czasie dzwonów, alb, paschałów i zmartwychwstałej zieleni? Już tylko jakby połową siebie dotykamy zanikającej, oddalającej ziemskości, sylogizmów, pojęć, wykresów, a drugą połową przez bicie serca, zapach kamieni, rytm deszczu, już obejmujemy w posiadanie bliską, ciepłą, namacalną wieczność. Koszalin, 27 kwietnia 2022 roku. Modlitwa na pół roku przed diakonatem. W Twych dłoniach składam me światy. Dachy o wyśnionej czerwieni, kamienne uliczki nienazwanych miast, nieokreślone wieczne maje pełne wiśniowych wieczorów, szczęśliwe domki z muzyką na progach, szept i uśmiech o srebrnej porze i trzy kropki dla tego, co nie sposób wyrazić. Moje światy, z którymi idę ufnie, nierozłącznie, nieodwołalnie ku Tobie. Koszalin, 12 stycznia 2022 roku. Modlitwa na 2 miesiące przed prezbiteratem. Pomóż mi wierzyć, że każdy człowiek jest ziemią świętą, a kolce nie wyczerpują znaczenia róży. Daj mi pamiętać, że pod grubą warstwą teologii jestem tylko rozbitym dzbanem, pękniętą lichą. A mój bliźni jest teologiem i poetą. Otrzymał tylko inne narzędzia i po swojemu próbuje objąć wyślizgującą się tajemnicę. Daj mi pokorę, bym współ nie rozumiał, współ milczał, współ szukał i cieszył się jak dziecko, wraz z innymi wygrzebując zdartymi palcami z ziemskiego prochu ziarna nieba. Szczecinek, 24 marca 2023 roku. Czytał Bogdan Dmowski.